ojciec sukcesu Wojciecha Janusza. Nie ja, tylko wszyscy. No, teraz to inaczej przed kamerą rozumiem. Nie, oczywiście żartujemy. Jak bardzo dumny jesteś z Wojciecha? Jestem mega dumny i to jest droga na szczyt, to jest to. Przypomnij mi, czy ty masz już jakąś walkę? Masz walkę. Nie możemy ci o niej mówić, ale masz walkę, rozumiem. Masz walkę, możesz potwierdzić, tak, że masz walkę. Tak, mam walkę 22 maja w Czechach. Możesz coś więcej powiedzieć? Puścimy to, a właśnie, jutro będzie ogłoszenie, więc możemy spokojnie o tym rozmawiać. Oczywiście. Moim przeciwnikiem będzie... Właśnie, wiedziałem, mam to w szkicu. Mam to w szkicu. Też pamiętam. Groźny zawodnik. Jiří Procházka. O, właśnie. 12 wygranych, 2 przegrane, 1. O, coś takiego, tak. Co możesz o nim powiedzieć, bo na pewno już co nieco go rozpracowałeś. No właśnie. Już kiedyś miałem z nim walczyć, więc oglądałem go już kiedyś. Gdzie miałeś walczyć? Nie pamiętam już, ale kiedyś go już oglądałem. Stójkowicz. Bardziej Stójkowicz niż parterowiec. Może zrobię to po swojemu. To miała być walka o pas, z tego co mi wiadomo, ale co nieco się zmieniło. Znasz okoliczności? Nie pamiętam dobrze, jak to było. Czy miała być to walka o pas, też nie wiem tego do końca. No ja wiem. Tak? Tak. Miało być 5 minut po 5. A będzie 3 razy 5. Jest też krótki okres do walki, bo tylko miesiąc, więc tak naprawdę startuję z jakiegoś tam pułapu, nie zaczynam tych przygotowań tak jak powinienem, więc może też dlatego to. Bo wiesz, że nic przede mną się nie ukryje. Słucham? Bo wiesz, że przede mną nic się nie ukryje. No widzę właśnie. Coś tam wiesz. Spora grupa dzisiaj berserkerów. To chyba tradycja już, że po prostu po całej Polsce tak jeżdżą. Oczywiście, bo ważny jest doping, ważne jest to, że wspieramy się wspólnie. I fajnie jest, jak zawodnik czuje to wsparcie swoich przyjaciół i najbliższych, że czuje to w powietrzu. Także to jest bardzo ważne. Przypomnij mi, ty masz już 5 czy 6 wygranych z rzędu? 5. To chyba będzie szaleństwo, jeżeli po 6 KSW nie zadzwoni. Zobaczymy. Albo UFC. Zobaczymy. Dobra, w takim razie dziękuję za szybki wywiad. Powodzenia, do zobaczenia w Czechach. Mam nadzieję, że uda mi się. 22 maja? Dzień przed KSW. Dzień przed KSW. No to wybacz, niestety. KSW, wybacz. Wybacz KSW. Jadę na Michała. Aj, pięknie, o to chodzi. Dziękuję.